Witam szanownego państwa. Tam może bymy weszli. Jestem za Sylwanem i z Kubusiem na owocnym łowieniu. Tu byśmy weszli, zobacz, jest fajnie wygolone. Pogoda dopisała. Alertami nie straszą. Można iść. O matko boska. O matko boska, jak tam wejść. Ciągnie! Ojej. Ciągnie w skorupki! Oj, kurde, się zrobiły jak dwa ziarnka po drogu. Ale jeszcze nie zanurzyłem. Ja bardzo czuły jestem. Mówimy magnesem, Sylwanem i jest zwyczajny. Siemanda. Dobry wieczór, szanownemu państwu. Witamy, szanowne grono. Uwaga na mój magnes, bo się potkniesz. Ale zimna woda. Złapałem cię. O, złapał mnie. No to dajemy czasu. Fajnie, co? Na to gorąco się można ochłodzić. O, dobry miałeś pomysł z tym, żeby zajść taki upał do wody. O kurde, co tam? Przykleił się. Ktoś ma to? Ktoś klei. Mam listek. Ale... Na tam dwa. Wody mały. Mały. Na szczęście mały. Napijesz się, kolego? Z przyjemności takie kakałko. Oho. No i tak. Kubuś tam łowi wiaderka, garnki, Sylwan się męczy, żeby oczyścić, a ja tu łowię jakąś drobniczkę. Drobniczkę. Albo miedniczkę. Ale miedniczka to by nie wyszła tak łatwo. No nic, odezwę się im, jak coś znajdę, chyba że zrobimy jeszcze jeden rzut na żywo. Ktoś kosiarkę odpalił. Aj, czysto. A tu taka zakręteczka w ubogim. O, aż się już rozsypuje. Słuchajcie, jesteśmy w istnej dżungli. Puszeczkę mamy nieodtworzona konserwę. To już mamy żywność, racja żywnościowa. Jeść mamy co? Yes. Czyli zostajemy do jutra. Do jutra. A Sylwan, Sylwan sobie nalewa wody do kajaczków. To jest tak zwany chłoding. Sylwan znalazł jedną porcję, ja znalazłem drugą, no taką trochę naruszoną, jakiś serek. Jakiś serek chyba. Ty. Co tam pisze? Mle. Serek. Albo konserwka rybna. Rio. Rio. Rio Grande. Albo w Rio. Chce ktoś w Rio? Się okazało, że pojemniczek jest alamaniowy. No i elegancko. Ale ta kosiarka chodzi, ja cię kręcę. Tam znalazł piękny niebieski garnek. Ojej, ale zamula. Algor. Algor? Algor. Idzie. Ale wielki. Piękny. No, piękny kolorek, taki fioletowy raczej taki chyba, nie? No, brawo Sylwanie. Ale piękny. Wow, sagam. Yeah. O kurde, mój magnes tam poleciał. O, magnes. Czekaj. Co tam jest? A tutaj, o. Co tam jest? Patrz, coś jest. Patrz. Co tam było? No, jak to są takie białe coś, nie? Ja to widziałem. Zobacz. Tu. To jest... Tu mi gdzieś złapało, chyba że gałąź. To jest promień słońca. Nie, to jest zamulone. Nie była gałąź? Jej. Tam jest głębia. Zapadam się. Tam jest głębia. Ale tutaj jakiś próg. Masz coś na magnesie? Konserwę. O kurde. O. A tu próg jakiś. Patrzcie, gwoździa mam. Jest
Nie, ale tu też. O, kolejny. Kurwa, jaki tu jakiś. Kurwa. Jezusiu, w co ja wlazłem? O. Jeszcze bieżnik jest. Niebieżnikowana. Aluminiowa ta puszka. Chyba, bo lekka. Ale złapał magnes. Nie, ja... No. Kurde, oponka jeszcze. Jeszcze do tej kurki. Bierz, Sylwan, bo drugi takiej okazji nie będzie. I letnia. Właśnie taka opona potrzebna. Ale to nie jest... To chyba... A ja to mam takie coś, jakiegoś napletka. Co to mamy tutaj? O! Co to za obudowa? Napletka mam, zobacz. Drewienko. O, to do kawki masz. Napletek jakiś. I co, Sylwan? Bierzesz, Sylwan? Nie biorę. Zepsuta. 14, ale... Ty, to węglarka, tak? No, węglarka. Ale zobacz, jaka okonka, tak. O, jeszcze byś pojeździł. Jeszcze by pojeździł. Letnia. Kurde. O Jezu. Co tu są? To jaka? To samo chyba. Też to samo. Nie? Tak. Taka zużyta. Też pój... Ruszy, a drugiej nie ruszy. Daj spokój. Uwaga na linkę. Uwaga na linkę. Najgorzej jakby pęk staw biodrowy. A jakby Achilles poszedł, to już gotowy. Gotowy. No i takie rowerowe świeci jadło. Wpadło. Brrm, brrm, brrm. Czary mary, hokus pokus, co garnek, mi dzisiaj garnek. Dasz, dziewczynko? Nie, no szalejesz dzisiaj. Ach, znowu taki jak tamtej, no taki bardziej gwieździsty. Gwieździsty niebo, no. Kurde. Dzisiaj garnkowy dzień. Także ja u Kubusia oglądałem takie filmy, gdzie łowił garnki i się podniecałem, a teraz na żywo mogę się podniecać. Ja tylko odnoszę garnki. Tak. Bo ty umiesz gotować dobre jaja na patelni. Po prostu łapię szpony, ale nie orle szpony. Orle są słabe, bo kura je bije. Koguty jurne. O, piękny garneczek kolejny. Proszę bardzo. Do kolekcji. Śniady taki jakiś. Wiatrówkę. Ja, co to jest? Smarownica. Już myślałem, że jakiś pistolet. To jak shotgun. To jakby smarownica. To jest smarownica chyba, nie? Smarownica stara. Domu. O kurde. Zaklapę. Ja pierdol. Ty, na czapkę co? O, przepraszam najmocniej. Ale wystrzeliłeś? Jo. Ale wystrzeliłeś z gruce. Zastaj wodę. To smarownica będzie chyba. Bo do silikonu chyba nie. Chociaż cholera wie. No, to jest coś takiego do... A bo to weź silikonu. Zastaj wodę z rzeki. Aleś tam je załatwili, ja. O, wyczyści się, no. Proszę, no proszę. Spodek bez dna. Piękny, zdrowy. Bardzo ładny grzyb. O, tu jeszcze coś mamy. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Zapraszam na wieczorne wiadomości. Chyba z kosmosu. A to chyba prawdziwa telewizja. Prawdziwa. Kolejny garnek. Ale żeby było ciekawie, moi drodzy. Ale żeby było śmiesznie. Złapałem raka. Wycie raka. Wycie raka. Od malarczana może. Chyba tak. Uwaga. Tutaj... Ten kocioł... Czary mary, hokus pokus, teraz się Sylwan zemści i mi chlupnie. O! Nie, Sylwan tutaj mule róż gotuje. Tego kalafiora chcesz gotować. Nie ma. Nie ma silnika, nie?
Ale tam jest ten. To jest odkurzacz odrzutowy. To jest na księżyc to można lecieć. Można na księżyc z nim lecieć. Ładny, nie? Ładny. Przyciąga to magnes? Czy plastik to jest? Chyba plastik. Ale coś mi się tu wydaje, że to jest... że to nie jest odkurzacz. Dmuchawa jakaś? Jakiś mikser. Plastik, nie? Plastik. Ale tam będzie silnik. A to co? A to jest kot bardzo... jaki? Kot tam do ten. Jak ty mówiłeś na taki kolor... Tu jest nie chyba... jest, tu jest bomba. Panowie! Kurwa! Co ty? Na wizji mi się zaklnęło. Co tam? Oh. O! Nie. Dobry wieczór, zamawiam z Wielkiego Telewizora Wiadomości, tuż wieczorne! Kosmosu! Ale Micha! Micha, to mi się cieszy. Taka blaszencja troszkę skorodowana. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, tam z tych winorośli wyłania się sandomierski saszkłacz. Saskłacz, przepraszam. Słychać jak sap. Sapie niczym lokomotywa na stacji. Żeby tak złapać reklamówkę? Za ucho? Ja. A tam butelki ciężkie takie? Jest tutaj sprężynka, jeszcze w dziób dostałem błotem. Aż się boję to otwierać, co tam jest, ale złomu chyba nie ma. Przebierzemy tak. Jakaś buteleczka tam jest. No, Sylwan to wie co dobre. A tu pod tym? Do Sylwana i Kuby dopłynęła świeża puszencja, a ja złapałem dzikiego jeża. Od Gałgana przypłynęło. No, ale Gałgan, Gałgan jest teraz w Anglii, nie? No, możesz potwierdzić albo zaprzeczyć. Powąchaj. Kurde, kiedyś Gałgan mi się schował w szafie. W szafie mi się schował, ale to była wieśniaczka, to jest jakiś męski, fox. Czy cóż? Wiesz co znaczy po angielsku fox? Nie. To jest lis. A, lisy, a, lisy są przebiegłe. A po niemiecku fuchs. Fuchs. Także, no to lis, no to może być Gałgan, bo on jest przebiegły. Pozdrawiamy Gałgana. Taki tok rozumowania. Proszę bardzo. Smakowite. Smakowite kąski. Tu coś z reflektora chyba jakiegoś. Reflektor. No. Fajne, muchy. Fajne. Bonjour, bonjour. Muchy piruńskie. Głębia. Zamuliłem się w czymś, a chciałem tą skrzyneczkę wyciągnąć. O, jaka skrzyneczka. No może się przyda, nie? Jak nie popękana? Cała. Cała, piękna. Kurwa. O. Jedynka. Działeś? Jak nówka sztuka. Tam uważaj, bo wpadłem... Co się chłopaki wydargali? Świeżutka skrzyneczka. Mój magnes to wszystko wyławia. Plastiki, siatki. Uważaj, bo tutaj żem się... prawie wykasztanił. Tu gdzieś tam to był ten potwór tu jest. Tu. A, rzeczny potwór. Tam. Chciałbym tam jakoś przejść. Trochę akrobacji. Chodź Sylwan tu gdzie ja, będzie lepiej. Bo tam to stromo. No i tak, walczę z odkryciem skarbu złomowego. Delikatnie, żeby gdzieś o szkło ręki nie rozwalić, bo będzie kaplica. Wydaje mi się, że to jest jakaś beczka 200-litrowa. Pralka może nie typu frania, ale roboty tu jest w brud, bo jak tam w środku jest na taką 200-litrową beczkę mułu, to naprawdę rękami bez żadnych breszek tego nie wyrwiemy raczej. O,
troszeczkę tu pomęczę. Zobaczymy. Może pójdzie. Może pójdzie. Może pójdzie. Zobaczymy. Żeby na jaki rekin tu nie wyskoczył. Odezwę się za jakiś czas. I co? Kończymy? Kończymy na dzisiaj. Idziemy na kawę, herbatę. Na małe co nieco. Należy się nam. Porządne łowy. Porządne. Hej, hej. Nara. Dobry wieczór wszystkim. Dobra, żartuję. Dobry dzień wszystkim, albo popołudnia dobrego. No można powiedzieć, piękna kolekcja garnków. Pan Kuba zawiezie do skansenu. Do Tarnobrzegu na ten. Na targ. Tu mamy pana Sylwana. Hej, hej. Także jest. No i tak tutaj zgodnie wszyscy, że ten odkurzaczyk jest tu fajnym rarytaskiem. Tu drobniczka. Fajery. Można se rzucać na jakieś kółeczko. Kiedyś robiliśmy zawody w te podkowy. Zaraz jakiś konkurs rzucenia fajerką. A tu jest ta nieszczęsna pompa. Jakaś pompka, co oblałem Sylwana i siebie przy okazji. Tu jest jakiś śmieszny czajnik, jest dzyndzla, gornek, garnków tutaj patrzymy. Miska bez dna. Także pozdrawiam, do usłyszenia. Hejka. Hejka. Trzymajcie się ciepło. Bo dzisiaj jest gorąco. Jest gorąco. Narka.